dzisiejszym webinarze dotyczącym Laboratorium Przyszłości, a konkretnie drukarek 3D. Proszę napisać tylko na czacie, czy wszystko dobrze widać, czy wszystko dobrze słychać, żebym miała pewność, że mamy dobre połączenie i że Państwo na pewno skorzystacie z dzisiejszego spotkania. Widać, słychać, super, bardzo się cieszę. Od razu powiem na samym początku, że dzisiejsze nasze spotkanie jest nagrywane, więc gdybyście Państwo chcieli jeszcze raz sobie odsłuchać, to poproszę później na końcu na maila o taką informację. Ja oczywiście kontakt do siebie też Państwu na końcu podam, będziecie mogli Państwo sobie zapisać. Gdyby w trakcie jakieś pytania się pojawiały, możecie Państwo pisać na czacie. Mam nadzieję, że uda mi się na nie w trakcie naszego dzisiejszego spotkania odpowiedzieć. Dzisiejsze spotkanie z Państwem przewidziałam na około 50 minut, może godzinkę. Zobaczymy, jak nam wyjdzie tutaj właśnie z pytaniami od Państwa. Myślę, że możemy już oficjalnie zaczynać. Jest Państwa sporo, więc mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni i skorzystacie z naszego dzisiejszego spotkania. Jak Państwo doskonale wiecie, najbardziej teraz chyba gorący temat, jaki szkoły przerabiają, szkoły podstawowe, to oczywiście laboratoria przyszłości. Powiem Państwu szczerze, że odzywacie się naprawdę na potęgę, jeśli mogę tak powiedzieć. Codziennie razem z naszym zespołem odbieramy naprawdę bardzo duże ilości telefonów. To świadczy o tym, że temat jest gorący, tak jak już powiedziałam, ale też o tym, że macie Państwo ogrom pytań, dlatego stąd też dzisiejsze nasze spotkanie, które zorganizowaliśmy właśnie specjalnie dla Państwa. My jesteśmy, i bardzo chciałabym tutaj to mocno podkreślić, jesteśmy przede wszystkim, proszę Państwa, wydawnictwem szkolnym. Główną naszą działalnością są specjalne potrzeby edukacyjne i nasza seria eduterapeutika, a drugą nogą, bardzo mocną również oczywiście, jest właśnie druk 3D. Dlatego jeśli chodzi, proszę Państwa, o program Laboratoria Przyszłości, to my z tych wymaganych podstawowych elementów, które musicie Państwo zakupić w programie Laboratoria Przyszłości, posiadamy tylko druk 3D. Dlaczego, zapytacie Państwo, nie weszliśmy w kolejne te trzy wymagane elementy? Ano dlatego, proszę Państwa, że na druku 3D znamy się bardzo dobrze. Od 4 lat już wdrażamy go w polskich szkołach i uchodzimy za specjalistów właśnie w druku 3D w szkołach. Dlatego skupiliśmy się na tym, na czym znamy. Jesteśmy przede wszystkim, proszę Państwa, producentem drukarek Banach 3D School, o których dzisiaj też będę Państwu opowiadać, jak i długopisów 3D, które również możecie Państwo zakupić jako akcesoria druku 3D z programu Laboratoria Przyszłości. Już bardzo dużo szkół korzysta z naszych rozwiązań, jeśli chodzi o druk 3D, dlatego też chciałabym z Państwem podzielić się dzisiaj naszym doświadczeniem i to, czym chcemy Państwa zachęcić i co chcemy Państwu zaproponować, jeśli chodzi właśnie o program Laboratoria Przyszłości i to, co dla Państwa przygotowaliśmy. Jako jedyni, proszę Państwa, wśród dostawców drukarek 3D przygotowaliśmy dla Państwa 12 szkolnych obszarów, jak go wykorzystać w szkole. To, że o czym zaraz też będę mówić, jako o budowie metodycznej, to możecie Państwo wydrukować na drukarce 3D pomoce edukacyjne, to jest już oczywiste. Już na pewno Państwo też zgłębiliście temat drukarek 3D. Nie mówię tutaj oczywiście od strony technicznej, ale tak naprawdę po co on Wam może przydać się w szkole. My specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy właśnie 12 takich obszarów, może nie zawsze oczywistych, i chcemy Państwu wskazać konkretne miejsca, konkretne rozwiązania, gdzie możecie tą drukarkę wykorzystać. I tak jak Państwo widzicie, możecie wykorzystać drukarkę zarówno na przedmiotach przyrodniczych czy matematycznych, ścisłych, tak? Czy przy specjalnych potrzebach edukacyjnych, proszę Państwa, czy na zajęciach dodatkowych dla uczniów słabszych, czy właśnie może na kółkach zainteresowań. My mamy tutaj konkretne pomysły
i chcemy je Państwu właśnie, jeśli zdecydujecie się na współpracę z nami przy programie Laboratoria Przyszłości, to w ramach obudowy metodycznej i takiego wsparcia ekosystem, o którym zaraz też Państwu opowiem, chcielibyśmy Wam właśnie to dać jakby jako obudowę metodyczną. Mówię o tym, proszę Państwa, właśnie dlatego, żebyście widzieli, jak szerokie spektrum jest wykorzystania drukarki 3D, bo nie każdy z Państwa sobie zdaje z tego sprawę, że naprawdę można na praktycznie każdych zajęciach, na każdym przedmiocie drukarkę 3D wykorzystywać. My, proszę Państwa, jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, to chcemy Państwu zaproponować nasz ekosystem, czyli rozbudowaną obudowę metodyczną. I teraz chciałabym Państwu opowiedzieć, jeśli zdecydujecie się na tą podstawową wersję drukarki Banach School, to dostajecie Państwo od nas o podstawowej obudowie metodycznej dostęp do 500 gotowych projektów, do wszystkich przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej z podziałem właśnie na te przedmioty i każdy z Państwa nauczycieli, obojętnie czy uczy matematyki, biologii, geografii, będzie mógł pobrać gotowe projekty, te, które będą go interesować i dotyczyć tylko i wyłącznie jego przedmiotu. Będzie w tej podstawowej wersji również taka instrukcja online, jak w pierwszych krokach poradzić sobie właśnie z drukarką 3D. Wiemy i bardzo często nam Państwo o tym mówicie, że drukarka 3D tak naprawdę gdzieś tam, wiadomo, każdy słyszał o drukarce 3D, ale jak ją obsługiwać, jak w ogóle do niej podejść, jak zacząć pracę, no to rzeczywiście może być już dla Państwa problem. Dlatego właśnie też oferujemy Państwu instrukcję w formie online, jak rozpocząć właśnie pracę z drukarką, takie pierwsze kroki. I w tej podstawowej wersji przygotowaliśmy dla Państwa również 100 scenariuszy, tak? Czyli na pierwszy rok użytkowania macie Państwo 100 scenariuszy, które możecie wykorzystać właśnie również na różnych przedmiotach ze swoimi uczniami, takie po prostu gotowce z drukarką 3D. I to jest, proszę Państwa, ten podstawowy pakiet, czyli od razu z naszą drukarką Banach School dostajecie to w pakiecie. Natomiast proszę Państwa, gdybyście chcieli zdecydować się na nasze kolejne rozwiązanie, czyli ekosystem, jest to proszę Państwa już rozbudowane wsparcie, jest to pełen pakiet, który Państwu oferujemy, jeśli chodzi o obsługę drukarki przez 5 lat. Dlaczego 5 lat? Ano dlatego, że program Laboratoria Przyszłości, proszę Państwa, jak zresztą doskonale zapewne Państwo wiecie, przez 5 lat będziecie Państwo musieli rozliczać się z programu Laboratoria Przyszłości, minimum 3 godziny w tygodniu będziecie Państwo musieli poświęcać, jakby zająć uczniów z wykorzystaniem właśnie tych sprzętów, które zakupicie w ramach Laboratoria Przyszłości, czyli również właśnie drukarki 3D, która oczywiście znajduje się w tym podstawowym pakiecie, który no chcąc, nie chcąc, musicie Państwo dla swojej szkoły zakupić. I tutaj właśnie w naszym ekosystemie, czyli tym rozbudowanym pakiecie, znajdziecie Państwo oczywiście również, tak jak w tym podstawowym, gotową bazę projektów, modeli do pobrania, gotowych do wydruku na drukarce Banach School, szkolenie online, to wdrożeniowe dla nauczycieli, ale również przygotowaliśmy, i tutaj to odróżnia już ekosystem od tej podstawowej wersji, to 12 obszarów, o którym Państwu już wcześniej opowiadałam, czyli 12 sposobów, gdzie możecie Państwo wykorzystać poza zwykłymi przedmiotami na poziomie szkoły podstawowej. Będziemy dla Państwa również w ekosystemie organizować specjalne webinaria, które będą przeznaczone tylko dla użytkowników ekosystemu. Raz w miesiącu będziemy Państwu podsyłać takie rozwijające pomysły, gdzie jeszcze można i w jaki sposób wykorzystać drukarki 3D. No i przede wszystkim, proszę Państwa, w ekosystemie przygotowaliśmy dla Państwa 1000 scenariuszy, czyli właśnie na całe to 5 lat trwania programu Laboratoria Przyszłości.
Otrzymacie Państwo od nas również stałą pomoc techniczną, merytoryczną. U nas specjalna osoba będzie zajmowała się tylko i wyłącznie ekosystemem, więc będzie dostępna dla Państwa cały czas. Będą tam zamieszczane również różnego rodzaju filmy instruktażowe. Także jak Państwo widzicie, to jest po prostu taka cała opieka, można tak to nazwać, przez całe 5 lat. Więc myślę, że szczególnie dla Państwa, którzy wcześniej nie mieli do czynienia jakby z drukarką 3D, a wiem, że jest Państwa naprawdę bardzo dużo, bo gdzie wcześniej mieliście Państwo tak naprawdę, mogliście ją zobaczyć, jeśli wcześniej szkoła nie była wyposażona w drukarkę 3D. Teraz widzicie Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej daje taką możliwość. Wiadomo i bardzo często Państwo o tym mówicie, że właśnie nie macie z tym doświadczenia i obawiacie się, co tak naprawdę będziecie mieli z nią i w jaki sposób zrobić, więc od nas tutaj Państwo dostajecie gotową odpowiedź i podpowiedź, gdzie i w jaki sposób drukarkę 3D będziecie mogli wykorzystać. Tutaj będą scenariusze na jedne zajęcia, ale też z podziałem na różne przedmioty. Więc każdy z Państwa przedmiotowiec będzie mógł pod swój przedmiot dopasować ten scenariusz już gotowy. I teraz tak, bardzo dobre pytanie tutaj Pan Dariusz zadał. Jeśli szkoła ma inną drukarkę, czy może liczyć na scenariusz od nas? I to też właśnie, proszę Państwa, chciałabym potwierdzić, podkreślić, że nasz ekosystem tak specjalnie jest stworzony, że on pasuje do każdej drukarki, którą będziecie Państwo mieli w swojej szkole, inną niż Banach School. Także oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie Państwo wybierać Banach School, drukarkę 3D, ale gdyby zdarzyło się, że macie Państwo w swojej szkole inną drukarkę, to jak najbardziej ekosystem pasuje do każdej drukarki. Nasze pomysły są na tyle uniwersalne, że będziecie mogli dopasować Państwo do innych modeli je również, więc dlatego też zachęcam, żebyście Państwo, jeśli nawet nie drukarką, ale o tym zaraz też będę opowiadać, to właśnie ekosystemem również się zainteresowali. No i tutaj właściwie tak podsumowując ekosystem Banach, no to właśnie to jest ten 5-letni okres wsparcia, pakiet dydaktyczny w dwóch wersjach, czyli jedna ta podstawowa w cenie drukarki Banach School, a druga rozszerzona, zaraz o cenach też będę mówić, przejdę do tego, jeśli Państwo pozwolicie, na samym końcu, czyli do najmniej miłej rzeczy, ale pewnie najbardziej Państwa interesującej. I teraz proszę Państwa o samej drukarce, bo pojawia się też bardzo dużo pytań. Szkoły, proszę Państwa, które wcześniej posiadały już drukarkę 3D, pytają, czy teraz specjalnie muszą kupować nowy model pod program Laboratoria Przyszłości. Jeśli ich drukarka, proszę Państwa, spełnia wymogi, a tak jak Państwo doskonale wiecie, one są bardzo dokładnie opisane, jaka duża i jak ma wyglądać i jakie elementy posiadać ich drukarka ma, to nie musicie Państwo zakupować drugiej drukarki. Ale jeśli ta Wasza, którą już posiadacie w szkole, nie spełnia wymogów nowych drukarek pod program Laboratoria Przyszłości, no to niestety będziecie Państwo musieli taką drukarkę również z tych pieniędzy zakupić. Nasza drukarka Banach School, proszę Państwa, jest bardzo lekka, bo jak na drukarkę 7,5 kg to jest naprawdę mało. Proszę mi uwierzyć, bo bardzo często dźwigam, bo chyba tak można powiedzieć, nasz starszy model, więc wiem, o czym mówię, ta nowa jest lżejsza, 7,5 kg, więc każda, nawet filigranowa pani sobie z nią spokojnie poradzi. Nasza drukarka Banach 3D, proszę Państwa, posiada czujnik końca filamentu, co bardzo ułatwia pracę, bo nawet jeśli będziecie Państwo drukować większe elementy i nie uda Wam się przewidzieć, ile filamentu będziecie potrzebować, to wtedy drukarka wyświetli taką informację, że filament zbliża się ku końcowi
zatrzyma wydruk na tym poziomie, gdzie filament się kończy i po przeładowaniu nowej rolki wznowi w tym momencie, w którym zakończyła. Więc jest to również bardzo, bardzo wygodne. I tutaj również chciałam wspomnieć, proszę Państwa, jeśli chodzi o naszą drukarkę Banach School, że ona jest bardzo szybka. Jak Państwo zapewne wiecie, jedynym takim niuansem, jeśli chodzi o drukarki 3D, to jest właśnie czas wydruku. I wcześniejsze modele rzeczywiście ten czas był dosyć długi, bo takie małe 5-centymetrowe elementy drukowały się w przeciągu 30 minut. To powiedzmy, że jeszcze jest w miarę okej czas, ale większe elementy, takie około 20-centymetrowych, trzeba było już, proszę Państwa, liczyć około 4-5 godzin. Natomiast drukarka Banach School 3D, nasz model właśnie pod program Laboratoria Przyszłości, jest dwa razy szybsza. Także ten czas skraca się, proszę Państwa, o połowę, co również jest dla Państwa bardzo wygodne, bo będziecie mogli po prostu tych wydruków zrobić więcej ze swoimi uczniami w krótszym czasie. Stół roboczy w naszej drukarce, proszę Państwa, to 21 na 21 na 21 cm. Półautomatyczne poziomowanie stołu. I tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, czemu nie automatyczne. Ano dlatego, proszę Państwa, że półautomatyczne jest zdecydowanie mniej awaryjne. Także część Państwo poziomujecie automatycznie, a część ręcznie, to znaczy za pomocą po prostu przycisków góra, dół, prawo, lewo, ale tak jak już właśnie mówiłam, zdecydowanie zmniejsza to awaryjność, bo przy tych automatycznych rzeczywiście one często się gdzieś tam zacinają i psują, a tutaj będziecie Państwo mieli tą wygodę, że drukarka będzie po prostu sprawna. I nasza drukarka, proszę Państwa, Banach School obsługuje wyłącznie filament PLA biodegradowalny. Także to też chciałabym podkreślić, bo wiem, że to dla Państwa jest ważne. Zresztą Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoich wytycznych również ujęło, że filament musi być biodegradowalny. My mamy swój filament, ponieważ tak jak już wspominałam, jako A-System jesteśmy producentem, proszę Państwa, drukarek Banach School 3D, więc tutaj macie Państwo bezpośrednio przez nas markowaną drukarkę, jak i oczywiście filament, czyli ten materiał do druku, który pakowany jest u nas w jednokilogramowych szpulach. Jedna sztuka to 1 kg i występuje w 7 różnych kolorach. Dobrze, i teraz proszę Państwa, chciałabym Państwu zaprezentować krótki film naszego zaprzyjaźnionego pana nauczyciela, pana Jacka Kawałka, który jest fascynatem druku 3D i jego pani dyrektor, bo to, że ja sobie opowiadam jako reprezentant naszej firmy, no to wiadomo, będę mówić w samych superlatywach, ale chciałabym, żebyście Państwo posłuchali również kogoś z Państwa środowiska, co myśli i jak przede wszystkim wykorzystuje druk 3D w swojej szkole i może da to też Państwu jakiś pomysł właśnie, jak ten druk 3D można jeszcze wykorzystać. Także zapraszam na wysłuchanie dosłownie 12 minutek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Jacek Kawałek, jestem nauczycielem informatyki w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Wraz z moją dyrektor, panią Katarzyną Karaziniewicz-Dyczyńską, chciałbym Państwu zaprezentować, jak wprowadzenie druku 3D zmieniło oblicze naszej szkoły i jak nam, prawda, pomogło w wielu aspektach. I jak się okazuje, nie jest to wcale takie trudne do realizacji, co postaram się Państwu zaprezentować. Drodzy Państwo, żeby zrobić wydruk jakiś na drukarce 3D, możemy albo pobrać model z sieci, albo go narysować, zeskanować i potem taki model musimy, drodzy Państwo, przygotować odpowiednim programem do druku 3D. My używamy, proszę Państwa, materiału, który się nazywa PLA, gdyż on no, nie śmierdzi, jest biodegradowalny, więc spokojnie na zajęciach można go używać. Na początek, drodzy Państwo, można pobrać sobie proste modele z internetu, chociażby takie misie,
i my je często gdzieś tam rozdajemy, drodzy Państwo, na przykład dzieciom, które przychodzą z podstawówek do nas, odwiedzając naszą szkołę, patrząc, co robimy. Czy na jakieś różne turnieje, nie turnieje i tak dalej. Ale można pobierać modele bardziej zaawansowane. Proszę Państwa, nasi uczniowie chcieli zrobić inscenizację Powstania Warszawskiego, tak? Nie mieli broń, więc żeśmy im taką broń wydrukowali. Zobaczcie Państwo, jakieś różne breloczki, no oczywiście dziewczyny, biżuterię, jakiekolwiek to na porządku dziennym sobie robiły. Różnego rodzaju pomoce dydaktyczne na lekcje, tak? To też często były robione. Ale później uczniowie zaczęli przynosić, drodzy Państwo, swoje jakieś rzeczy z domu do naprawy. Chociażby tutaj dla młodszego brata naprawił taką zabawkę, gdzie baterie wylatywały. W szkole na drzwi szyldy, które, prawda, służyły do telewizji Sienkiewicz czy naszej gazety Łomot. Abażurki w internacie, gdzieś tam się kogoś coś zepsuło, no to drukowali. Obejmę do anteny satelitarnej, też się zepsuła gdzieś tam w domu, no to sobie wydrukowali chłopaki. Tutaj, proszę Państwa, zepsuł się gabelit. Ten, taka spółczka, dziewczynka przyszła, wyrysowała, no nie za bardzo wiedziała, jaką wielkość, zrobiła 3. I do dziś działa. Rozpoczynała się pandemia, drukowaliśmy mnóstwo przyłbic różnego rodzaju. To tyle, proszę Państwa, to jest dobry materiał, że takie coś można włożyć do wrzątku i spokojnie ten PLA można odkształcać, tak? Czyli to nie jest taki materiał bardzo, bardzo sztywny. Jak Państwo widzicie, jakieś różne inne elementy, które uczniowie drukowali, ale też, proszę Państwa, na przykład jakieś prezenty, jakieś loga, jakieś herby, i tu postaram się Państwu pokazać, jak takie coś zrobić z pliku SVG albo zwykłej grafiki. Można sobie pobrać, na przykład z internetu, z Wikipedii, herb Kołobrzegu. Wstawiam sobie jakiś zwykły kwadracik, potnę go na razie na 100 części i do tego kwadracika dodam, drodzy Państwo, materiał. Do tego materiału dodam teksturkę. Mam herb Kołobrzegu. I teraz do tego elementu, proszę Państwa, dodajemy coś takiego, co się nazywa taki modyfikator Displace. Jak widać, co on mi robi? On mi wytłacza na podstawie grafiki dany obiekt. Oczywiście mogę to, proszę Państwa, sobie może zmniejszę troszeczkę, dam 0,5, coś takiego. Mogę oczywiście, drodzy Państwo, zwiększyć ilość cięć. Jak widzimy, jakość tego zaczyna być coraz lepsza. I zobaczcie Państwo, czyli na podstawie grafiki, tak, mogę stworzyć bryłę 3D, którą oczywiście trzeba potem zamknąć. Uczniowie zaczęli drukować jakieś prototypy, jakichś wózeczków, jakichś, prawda, statuetek i tak dalej. Zostawało dużo różnego rodzaju filamentów, resztek. Z tego zaczęli drukować jakieś kostki domino, takie wskaźniki dla nauczycieli, czy chociażby jakieś tam też takie elementy właśnie dekoracyjne, czy na lekcje. Czyli tych wydruków, drodzy Państwo, przybywało bardzo, bardzo dużo. I nie jest to trudne do wykonania, proszę Państwa. Panie z klas 1-3 chciały sobie wydrukować liczbany. Weźmiemy sobie cylinder, zeskalujemy go po osi Z i chciały wydrukować sobie jakimś kolorkiem. Drodzy Państwo, możemy sobie dodać taki modyfikator, który nam zwiększy ilość tych liczbanów, tak? I oczywiście możemy znaleźć drugi modyfikator, gdzie, drodzy Państwo, zamiast po jednej osi możemy sobie zwiększyć po drugiej, tak? I takich, jak Państwo widzieliście, podobnie jak były tarcze drukowane, tak można sobie wydrukować krążki różnego rodzaju, można na to dodać cyferki. Na co, proszę Państwa, zwrócić uwagę przy wydruku? Proszę Państwa, otóż pewne elementy, chociażby takie jak tutaj, statuetki, no wymagają pewnych podpór. No te ręce na przykład nie da się wydrukować w powietrzu. Drodzy Państwo, wydruk wygląda tak. Podobnie tu, zobaczcie Państwo, drukując taki bucik, pod spodem mamy jakieś tam podpory. I to akurat był przykład statuetek na turniej piłki nożnej dla przedszkolaków. Można robić wydruki bez podpór.
Czyli zwróćcie Państwo uwagę, to są na przykład na warsztaty matematyczne, robiliśmy dla szkoły podstawowej. Można rysować swoje podpory, również tu uczniowie rysowali. Od początku no, nie udawało nam się wiele rzeczy, tak? I chociażby zobaczcie Państwo tutaj, pierwszy ten daszek na przykład rozwalił się całkowicie, tak? I drodzy Państwo, myśmy się też to stopniowo uczyli, tak? Czyli trzeba mieć na uwadze, że tego filamentu no, należałoby sobie zamówić trochę więcej. Średnio, drodzy Państwo, jak robię jakiś projekt i potrzebuję jednej rolki, to zamawiam cztery. Uczniowie się uczą, ja się uczę modelowania, drukowania i tak dalej. Filament też należy pamiętać, żeby przechowywać go, drodzy Państwo. Jeżeli go otworzymy, no dobrze by było w miarę sprawnie w ciągu tam jakiegoś okresu niedługiego go zużyć. Niestety, jak troszeczkę nam zawilgotnął kiedyś filament, coś takiego nam się wydrukowało. Czyli Państwo, popełnialiśmy mnóstwo błędów, tak? To jest kwestia jakby wprawy. Tak się ładnie nam wydrukowało, ale oczywiście chcieliśmy je wydrukować do góry, zrobiliśmy coś takiego. Proszę Państwa, drukarki chodzą non-stop, dzień i noc praktycznie, więc to się tam zostawiamy je często. No widzicie Państwo, po kolei wydruk wychodzi, przychodzimy rano, a rano widzimy coś takiego. No, za mała powierzchnia przyczepienia była, tak? I się wszystko nam rozsypało. Tu koła zębate mają w środku pusty taki element, czyli nam się nie wydrukują. Plik STL, który żeśmy przerzucili, wygląda, że jest ok, ale już ten, który do druku, G-kod, wychodzi tak. No to już od razu wiemy, że model nam nie wyjdzie. Ale proszę Państwa, niektóre programy potrafią zamknąć bryłę, jak tu chociażby ten pajacyk nie ma narysowanego, jakiś uczeń zapomniał narysować trochę tam brzuszka i program potrafi zamknąć niektóre, ale niestety zdeformował to, tak, troszeczkę. Natomiast przy bardziej skomplikowanych modelach, zwróćcie Państwo uwagę, tu uczeń narysował fragment domu, dokładnie fragment ratusza kołobrzeskiego. No i kiedy przerzucimy ten model już do druku 3D, no to się okazuje, że tak, znika. Czy jak ten druk 3D, drodzy Państwo, wpłynął na to, co tutaj, cośmy w szkole robili, no to oddam głos już tutaj mojej pani dyrektor. Katarzyna Karaźniewicz-Leczyńska, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Drodzy Państwo, co druk 3D dał naszej szkole? Czy co zyskaliśmy dzięki temu drukowi 3D? Już bardzo dużo. Taki pomysł, aby tworzyć makiety. Tworzenie makiet z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych to bardzo ważny element pracy szkoły, ponieważ na takich zajęciach i przy tworzeniu makiet historycznych obiektów kołobrzeskich można było, czy można dzieciom, jakby młodzieży przekazać wiele różnych umiejętności. Po pierwsze zainteresować historią Kołobrzegu. Po drugie połączyć to z pokazaniem, jak wygląda grafika 3D i druk 3D. Po trzecie rozwinąć u młodzieży umiejętności plastyczne, bo taką każdą makietę należało upiększyć plastycznie, pomalować, tak, zrobić różnego typu miniaturowe obiekty, które były elementem danej makiety. No i po czwarte cała elektronika, którą tutaj przygotowywał zawsze pan Jacek Kawałek z uczniami, jakby pokazywał, w jaki sposób taką makietę naświetlić, oświetlić. Bardzo ważnym aspektem druku 3D było to, że te makiety znajdowały się, czy znalazły miejsce w bardzo ważnych obiektach kołobrzeskich, czyli Muzeum Oręża Polskiego, Ratusz Kołobrzeski, również Muzeum Diecezjalne w Katedrze Kołobrzeskiej. Miejsca, które odwiedzają i nasi uczniowie, i ich rodzice, i mieszkańcy naszego miasta, ale też turyści, więc taka żywa promocja naszej szkoły. Spotkałam się z taką sytuacją, gdzie turysta na południu Polski, kiedy dowiedział się, że jestem z Kołobrzegu, zapytał mnie, że powiedział mi właśnie o tym, że w ratuszu widział taką przepiękną makietę. No ja powiedziałam, że jestem dyrektorem tej szkoły, w której właśnie taka makieta powstawała, więc no daje to wymierny efekt. Współpraca z uczelniami wyższymi, tak? Czyli tutaj z Politechniką Koszalińską wspólnie tworzyliśmy makiety.
ale też utworzenie kierunku studiów podyplomowych z Akademią Pomorską w Słupsku. Wykorzystanie właśnie druku 3D w pracy nauczyciela. Bo tak by się wydawało, że nauczyciel tej drukarki nie jest w stanie wykorzystać, a jednak wskazuje się, że ma ona różnego typu zastosowania. I już tutaj powiem, jeżeli ktoś na przykład organizuje jakiekolwiek konkursy, warsztaty, turnieje nawet sportowe, to tak jak nasz pan profesor Jacek Kawałek na przykład drukował medale, statuetki dla dzieci, które brały udział w turnieju piłkarskim. Czyli też współpraca z innymi instytucjami. My dla nich możemy również coś utworzyć, coś zrobić. No, co jest bardzo ważnym elementem naszego tutaj wewnętrznego środowiska najbliższego nam, naszych mieszkańców. Tak? Bardzo ważnym elementem jest też to, że niejednokrotnie, jeżeli na przykład taka drukarka jest w szkole, to jesteśmy centrum edukacji nawet. W sensie takim, jesteśmy takimi edukatorami, bo osoby, które przychodzą z zewnątrz, rodzice, przyjaciele szkoły, radni, czy jakieś inne osoby, które piastują różnego typu stanowiska nawet w mieście, po raz pierwszy w naszej szkole właśnie widzą taką drukarkę 3D. To jest bardzo ważne, bo tworzy się też taki klimat wokół szkoły. I na przykład dzięki temu u nas powstało studio telewizyjne, bo jeden z panów radnych, który przyszedł, zobaczył, co robimy, że to jest takie ważne dla nas, jakby postanowił spełnić nasze marzenie i utworzyliśmy studio Sienkiewicz TV, czyli dał nam po prostu dzięki temu pieniądze na to, żeby powstało studio telewizyjne. Czyli to był wymierny efekt tego, że najpierw zobaczył te drukarki i te projekty, to co robimy, że to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję super. Bardzo. Na tym krótkim filmie zastosowanie druku 3D jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie, także tylko można się tak naprawdę tutaj wzorować na szkole z Kołobrzegu. Może Państwo też znaleźliście tutaj jakąś inspirację. Mam nadzieję, pan Jacek Kawałek jest naszym zaprzyjaźnionym entuzjastą druku 3D, dlatego stąd też chciałam Państwu dzisiaj zaprezentować jego pomysły na wykorzystanie drukarek 3D. Proszę Państwa, oprócz samych drukarek przygotowaliśmy dla Państwa również długopisy 3D, które możecie Państwo zakupić z programu Laboratoria Przyszłości jako akcesoria druku 3D. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze wcześniej nie mieli do czynienia z długopisami 3D, chciałabym powiedzieć, że jest to naprawdę fantastyczna pomoc edukacyjna, która możecie Państwo wykorzystać tak naprawdę we wszystkich klasach, na wszystkich poziomach szkoły podstawowej, ale też i nawet w szkołach ponadpodstawowych uczniowie super z nimi pracują. Długopisy 3D, proszę Państwa, Banach School są również z obudową metodyczną, czyli dajemy Państwu w pakiecie również karty pracy, z którymi możecie Państwo rozpocząć pracę z długopisami 3D, a później to już tak naprawdę tylko wyobraźnia jest jakimkolwiek tutaj ograniczeniem, bo możecie Państwo tworzyć ze swoimi uczniami tak naprawdę, co tylko będziecie Państwo chcieli. Co odróżnia, proszę Państwa, nasze długopisy 3D od innych na rynku? Ano na pewno to, proszę Państwa, że są przede wszystkim bardzo wytrzymałe i przystosowane do realiów polskiej szkoły. Jak Państwo doskonale wiecie, musi to być bardzo wytrzymały sprzęt, żebyście Państwo mogli na nim ze swoimi uczniami pracować. Nasze długopisy 3D, proszę Państwa, są również wyposażone w powerbanki, które umożliwiają Państwu tak naprawdę
To, że one są mobilne, przenośne, nie musicie Państwo pracować na długopisach 3D, tylko w salach informatycznych, gdzie macie Państwo dostęp do kontaktów przy każdej ławce, za pomocą powerbanków, oczywiście naładowanych wcześniej przez Państwa, możecie Państwo tak naprawdę chwycić tą naszą wygodną walizkę i przenieść do obojętnie jakiej klasy i pracować ze swoimi uczniami. Długopisy Banach 3D są właśnie bardzo odporne na zniszczenia i awaryjność. To też, co odróżnia, proszę Państwa, nasze długopisy, to to, że uruchamiając długopisy Banach 3D, uczniowie czy Państwo podczas pracy tak naprawdę włączacie tylko raz przycisk play i nie musicie, ani Państwa uczniowie, cały czas trzymać wduszonego tego przycisku, co jak wiemy doskonale na innych przykładach, innych długopisach, innych firm, jest bardzo uciążliwe, bo dzieci po prostu szybko się męczą, bolą je palce i przez to też nie mogą dokończyć później swoich prac. Także to jest też tutaj bardzo na pewno wygodne. Tak jak wspominałam, również do naszych długopisów 3D, do tych walizek, w których znajduje się, proszę Państwa, 6 sztuk długopisów z powerbankami, z kartami pracy, dodajemy właśnie gotowe również scenariusze do wykorzystania na start dla Państwa na lekcjach na różnych przedmiotach oraz filament na start w takich wypakowany w mniejszych ilościach, 200 metrów w różnych kolorach, ponieważ, proszę Państwa, filament, czyli ten materiał do druku, zarówno do drukarek, jak i do długopisów, to jest dokładnie ten sam materiał, tyle tylko, że oczywiście do długopisów potrzebujecie go Państwo o wiele mniej. Na szczęście, bo możecie Państwo wtedy więcej wykonać prac ze swoimi uczniami. I tutaj chciałabym Państwu pokazać, jak możecie również wykorzystać długopisy 3D ze swoimi uczniami, ponieważ my, proszę Państwa, dokładamy nasze długopisy do... Coś tutaj nie działa, ok. My, proszę Państwa, również dokładamy nasze długopisy do zestawów autyzm czy ADHD edoterapeutyki, ponieważ one bardzo dobrze właśnie sprawdzają się również na zajęciach właśnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Także tutaj też Państwo możecie jak najbardziej wykorzystać te długopisy na zajęciach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na zajęciach rewalidacyjnych, wyrównawczych. Także też widzicie Państwo tutaj zastosowanie jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Ja chciałabym Państwu teraz zaprezentować kolejny króciutki już dosłownie filmik z użyciem długopisów, żebyście Państwo zobaczyli, jak to w ogóle wszystko wygląda i jak to działa dla tych z Państwa, którzy wcześniej nie widzieli i nie trzymali długopisu w swojej ręce. Dobrze. Także jak Państwo widzicie i tutaj też na pewno mogę Państwa zapewnić, że obsługa samego długopisu jest naprawdę bardzo, bardzo prosta, także nie musicie Państwo się obawiać, że Państwa uczniowie nie będą umieli z nimi
pracować, tak, czy tworzyć swoich dzieł, swoich modeli, bo naprawdę jest to bardzo proste. Oczywiście od nas otrzymacie Państwo również szkolenie w formie online, jeśli zdecydujecie się Państwo na zakup długopisów, także tutaj też nie musicie się Państwo obawiać, bo krok po kroku przeprowadzimy Państwa na samym początku przez cały proces uruchamiania, a później również użytkowania długopisów w banach School. I tutaj, proszę Państwa, chciałabym Wam już podsumowując przedstawić, jak to wygląda wszystko cenowo, jeśli chodzi, proszę Państwa, o pracownię druku 3D w Banach. I teraz tak, sama drukarka Banach School, proszę Państwa, z tym podstawowym pakietem dydaktycznym, o czym Państwu opowiadałam wcześniej, to jest kwota 6496 zł z VAT-em 0%, bo drukarki możecie Państwo jako sprzęt zakupić z VAT-em 0%. Ekosystem, czyli nasz 5-letni program wsparcia, ten rozbudowany, o którym Państwu opowiadałam, to kwota 1990 zł na 5 lat. Także jak Państwo podzielicie, to naprawdę wychodzi po 400 zł rocznie, a macie Państwo naprawdę 5 lat całą opiekę, wiecie gdzie i w jaki sposób drukarkę 3D wykorzystać naprawdę bardzo szeroko na wielu płaszczyznach, jeśli chodzi o wykorzystanie w szkole podstawowej. Gdybyście Państwo zechcieli przedłużyć gwarancję drukarki, ponieważ podstawowa gwarancja naszej drukarki Banach School 3D to są 24 miesiące, czyli 2 lata, gdybyście Państwo chcieli przedłużyć do 5 lat, czyli o kolejne 3 na cały okres trwania również programu, to jest kwota 1990 zł brutto. Długopisy, o których Państwu opowiadałam, 6 sztuk, czyli ta jedna walizka długopisów, powerbanków, całego okablowania plus karty pracy, to koszt 3,5 tysiąca brutto. Filament, czyli materiał do druku, o którym Państwu też opowiadałam, jedna rolka, jedna sztuka w jednym kolorze, to koszt 140 zł. I tutaj zatrzymując się jeszcze chwilkę przy filamencie, chciałabym powiedzieć dla tych z Państwa, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z drukiem 3D, że z jednej rolki możecie Państwo wydrukować 250 małych elementów, około 40 dużych elementów. Także materiał jest naprawdę bardzo wydajny. Możecie Państwo przeliczyć sobie mniej więcej, ile na rok byście chcieli tego filamentu wykorzystać. My rekomendujemy 3-4 rolki na rok przy takim naprawdę intensywnym użytkowaniu, jeśli chodzi o program Laboratoria Przyszłości, ale to oczywiście pozostawiamy w Państwa gestii, ile tego filamentu będziecie Państwo chcieli zamówić i jak uważacie, ile go użytkujecie. Filament może być, o czym też wspominał Pan Jacek Kawałek, przechowywany wiele lat, pod warunkiem, że są oczywiście przechowywane w suchych, nienasłonecznionych miejscach, więc tutaj Państwo, gdybyście zastanawiali się, żeby zamówić sobie na przyszłość więcej filamentu, to nie musicie się martwić, że on po jakimś czasie ulegnie jakiemuś zniszczeniu. I chcielibyśmy Państwu również zaoferować, oczywiście jeśli Państwo zechcecie, taką specjalną szafkę pod drukarkę 3D, żeby to wszystko przechowywać ładnie, bezpiecznie w jednym miejscu. I ta szafka kosztuje u nas, proszę Państwa, 2390 zł brutto. Także tak to wygląda cenowo. Oczywiście możecie Państwo pobierać elementy, które tylko Was interesują, które tylko chcecie, a możecie również oczywiście zakupić całą pracownię druku 3D Banach właśnie w całości. Także to tutaj możecie Państwo wybierać sobie jak najbardziej to, co Państwu najbardziej odpowiada i to, co najbardziej się Państwu przyda. Ale również oczywiście, jeśli chodzi o te szkoły mniejsze, które będą miały, które już dysponują tymi mniejszymi kwotami, no to wiadomo, drukarka tutaj i filament w pierwszej kolejności. My, proszę Państwa, przygotowaliśmy dla Państwa również kolejne webinary, także zapraszam Państwa serdecznie, jeśli jeszcze chcielibyście się z nami
spotkać do odwiedzenia strony eisystem.pl w zakładce webinaria. Do końca grudnia będą się one jeszcze odbywać, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ja tutaj na samym końcu wyświetlam mój kontakt bezpośrednio do mnie, gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania albo chcieli składać zamówienia, co będzie mi bardzo miło, zapytania ofertowe pewnie na początku, to bardzo, bardzo proszę się odzywać. Ja jeszcze teraz chciałabym Państwu zaprezentować krótki film z kolejną naszą zaprzyjaźnioną nauczycielką, panią Anną Skrzypczak, która, proszę Państwa, jest wielką fanką długopisów 3D i ona dzisiaj właśnie opowie Państwu o wykorzystaniu długopisów w swojej szkole, a ja jeszcze na końcu pozwolę sobie powiedzieć do Państwa parę słów. Także zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, proszę Państwa, że wszystko widać. Chcę Państwu opowiedzieć właściwie tak naprawdę o przygodzie z drukiem 3D, jak to u nas się zaczęło i dlaczego właściwie się to zaczęło, dlaczego korzystamy, wykorzystujemy w codziennej pracy zarówno długopisy, jak i no, rozpoczęliśmy też przygodę z drukarką. Może się przedstawię. No, jestem przede wszystkim właśnie nauczycielem, praktykiem. Pracuję w zawodzie nauczyciela już 20 lat. 15 lat miałam okazję właśnie pracować w szkole średniej. I uczyłam wówczas zarówno matematyki, jak i informatyki, a ostatnie 5, właściwie już teraz 6 rok idzie, jak pracuję w szkole podstawowej numer 20, tutaj w Poznaniu. Jeżeli Państwo jesteście z Poznania, to być może właśnie kojarzycie tę szkołę. Uczę teraz aktualnie właściwie tylko informatyki, aczkolwiek zawsze też mogę przejąć tutaj funkcję nauczyciela matematyki. Proszę Państwa, dlaczego druk 3D? Skąd w ogóle ten pomysł? Proszę Państwa, zaczęło się od tego, że będąc nauczycielem w szkole średniej, widziałam, jakie problemy ma z najprostszymi zadaniami z bryłami. Te problemy dotyczyły to już nawet nie tylko rozwiązywania tych zadań, ale wykonania prostych, właściwie prostych takich, jak to nazwać, no nie wykresów, tylko rysunków takich, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu zadania, takich schematycznych, tak, tu, no i właśnie okazywało się, że uczniowie nie potrafili narysować zwykłego prostopadłego ścianu czy sześcianu. Zadawałam sobie pytanie, no dlaczego tak jest, tak, dlaczego, no wiadomo, tu już nie było mowy o trudniejszych zadaniach, ale gdzieś tam, no biłam się z myślami, i to wiadomo, byli uczniowie z różnych szkół, tak, bo najłatwiej jest zrzucić winę na nauczyciela. Także myślę, że tutaj jestem jak najbardziej daleka od tego, no wiedziałam, że gdzieś coś musi być na rzeczy. I proszę Państwa, kiedy rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej, właściwie uświadomiłam sobie, że tak naprawdę musimy zacząć od podstaw, tak? Musimy spróbować jakby coś zrobić, jakoś w jakiś sposób pomóc dzieciom, żeby one właśnie jakby rozwinąć w nich te umiejętności geometryczne. Również zauważyłam, że często ta geometria przestrzenna jest tak trochę traktowana po macoszemu. Ona jest zwykle na końcu roku, kiedy już nie mamy czasu, prawda? Kiedy oddajemy podręczniki, kiedy sprzątamy szafki, szatnie. I no właśnie, no i jak te dzieci mają tutaj nabyć te umiejętności? A wiadomo, że tak jak już Państwo na pewno jesteście, podobnie jak ja, praktykami, Państwo wiecie, że te umiejętności nie powstaną przez to, że dziecko będzie biernie obserwować nasze działania, tak? Bez względu na to, czy to będzie jakieś będą doświadczenia, czy rozwiązywanie zadań, tak? Czy właśnie jeżeli będzie słuchać wypowiedzi kolegów, czy będzie odpowiadać na zadane pytania. Ono musi po prostu jakby doświadczać, tak? Brać udział w tych czynnościach. No i któregoś pięknego dnia zobaczyłam na rynku, że są dostępne długopisy 3D. No, nastąpiła taka fascynacja. Widziałam, że właśnie można różne wspaniałe rzeczy stworzyć za pomocą tych długopisów 3D, ale znowu, że gdyby powstał problem, skąd wziąć na to pieniądze? I być może Państwo słyszeliście o projekcie M-Potęga. Jest to projekt, który jest realizowany w ramach fundacji tutaj, M-Fundacji, tak, M-Bank łoży na to pieniądze. I być może Państwa nauczyciele, czy Państwo sami braliście też udział w tym projekcie. Od marca do maja można zgłaszać się. Są to głównie projekty matematyczne, tak? Ale jak sami Państwo wiecie, czy długopisy, czy drukarki,
będziemy mogli pod to podciągnąć. No i narodził się taki pomysł, projekt M-modelowanie, czyli brył oswajanie. Proszę Państwa, no właśnie, udało mi się pozyskać pieniądze na długopisy 3D, na filament. Wiadomo, byłam pełna obaw, ponieważ nie miałam zupełnie doświadczenia, tak? Nie wiedziałam, czy te długopisy zaraz po pierwszych zajęciach, no też martwiłam się, czy na ile to będzie bezpieczne. No niby producenci zapewniali, że jest to bezpieczne, ale wiecie Państwo, jak to jest z uczniami. Tak samo martwiłam się, czy starczy mi filamentu, czy na przykład nie skończy się w połowie projektu. No było pełno takich niewiadomych. Tu jeszcze coś mnie tknęło, żeby zakupić dodatkowe przedłużacze, tak? Bo ja jeszcze tutaj później nawiążę do tego. No i proszę Państwa, rozpoczęliśmy. Projekt jak gdyby zakładał, że chcieliśmy na początku właściwie najpierw poznać, wiadomo, obsługę długopisów 3D, następnie właśnie zacząć realizować proste bryły typu prostopadłościan, sześcian, później zauważyć rzeczy, które nas otaczają i zauważyć w nich te bryły, a następnie przejść już do takiego konkretnego projektu, do pracy w grupach, gdzie każda grupa miała właśnie zrealizować jakiś obiekt przestrzenny. To jak Państwo widzicie na tych zdjęciach, no te pierwsze projekty, to już muszę Państwa też uczulić na to. Jeżeli będziecie Państwo mieli długopisy 3D, to wymaga paru lekcji, żeby dzieci, że tak powiem, poznały zasady działania, żeby nauczyły się nimi posługiwać. Oni są bardzo często niecierpliwi, rysują już do góry, chcą od razu iść w górę, chcą od razu, żeby ten model był przestrzenny. Okazuje się, że wcale to tak nie będzie. Tu już na tych zdjęciach, myślę, że Państwo widzicie, że te modele już przypominają sześciany, tak? Tu na przykład, ja też zwrócę uwagę, chłopiec w niebieskiej bluzeczce jest chłopcem, ponieważ mamy też klasy integracyjne, widzimy, że tutaj no, nie ma jakby całej ręki, tak? Ale on również brał udział w tym projekcie. I teraz proszę Państwa, proszę zobaczyć, czyli na początku widać było, że te obiekty 3D, one są niedoskonałe, tak? One no są takie jeszcze widać, że dzieci się uczą, ale tu już widać, że oni zauważają, że te bryły nas otaczają, tak? Czyli już realizują jakieś projekty domów i co jest ważne, dzieci same z siebie zauważają, że jednak muszą rysować, muszą najpierw ten projekt narysować na kartce. Być może te projekty nie przypominają tak siatki, jakie my znamy ze szkoły, ale oni już zauważają, aha, jeżeli mam podłogę w kształcie prostokąta, to dziecko zaczyna myśleć, jak narysować ściany, żeby pasowały do tej podłogi, tak? I tutaj właśnie no, uruchamiamy to myślenie. Mówię, nie są to takie typowe siatki, ale być może, no, myślę, że jestem przekonana o tym, że dziecku łatwiej będzie zrozumieć, jak wygląda taka siatka takich bryły, tak? Dlaczego ona tak wygląda? Także poszły w ruch ołówki, poszły w ruch linijki, tak? Rzeczy, które do tej pory często dzieciom się wydają zbyteczne, tak? Dzieci zaczęły nosić i to był jakby taki obowiązkowy zestaw, kartki papieru, na których mogły właśnie projektować. Tu taka jedna uwaga, proszę Państwa, można zauważyć na przykład jakieś fragmenty kartki. No to ma do siebie, ponieważ my topimy ten filament PLA, on jest bardzo taki i gdzieś tam przylegają do tych fragmentów naszych prac, ale można też zmyć, tak? Tu akurat widzimy, że ta ściana jest, ona będzie od środka, więc nie będzie tego widać, ale wiem, że też dzieci chodziły, jak już wyschło, znaczy, że tak powiem, ostygły te nasze projekty, one też zmywały czasami sobie właśnie te fragmenty papieru. Tu widzimy, to są takie pierwsze prace. Pierwsze prace widzimy jeszcze takie niedoskonałe, chociaż bywały jeszcze gorsze, tak? Powiem szczerze, są najlepsze z pierwszych prac jeszcze, chociaż widzicie Państwo, tu już na przykład ktoś kombinował, po prawej stronie widzimy otwarte drzwi, czyli któryś z uczniów próbował na przykład właśnie te drzwi tak tutaj zaczepić, żeby one były otwarte, tak? I widać, tu jeszcze powiem Państwu tyle, że widać, z jakim skupieniem te dzieci pracują. Także tu, jeżeli Państwo jesteście tacy pełni obaw, jak będą zachowywały się dzieci, które czasami mają nadmiary energii, tak? Cierpią, tak? Jest to gdzieś wpisane w ich byt, to te dzieci potrafią naprawdę wysiedzieć 45 minut i pracować. Te dzieci czasami nawet właśnie są zaskoczone, że to już jest koniec lekcji, że należy tę lekcję przerwać, zajęcia kółka i proszą, żeby nawet zostać czasami, gdzieś tam czasami nie rozumieją, że to już jest koniec. No i tu proszę Państwa, na tych zdjęciach widzimy już, jak dzieci same zaczynają
projektować takie swoje już, swoje obiekty na nasz konkurs w ramach tego projektu M-Potęga. I tu, proszę Państwa, to jest też fajna rzecz, że oni połączyli się w grupy, musieli ustalić między sobą, co będą tworzyć, musieli wspólnie zaprojektować. I tu też taka ciekawostka, bo zawsze mówimy o tych takich, Państwu się może wydawać, że ach, tutaj no tacy wybrani uczniowie byli. Nie, proszę Państwa, no to było na zasadzie też kto pierwszy, ten lepszy, tak, żeby wszyscy uczniowie mieli jakby równe szanse. Natomiast chłopiec tutaj, który jest na środkowym zdjęciu, chłopiec, który pamiętam w tym czasie właśnie sprawiał nam no, dość dużo problemu. Ja sama byłam pełna obaw, jak to będzie, jak on będzie w naszym projekcie. Proszę sobie wyobrazić, że on w momencie, kiedy zaczęła się ta praca w grupach, stał się projektantem. On zaprojektował, on jak gdyby nadzorował przebieg prac, natomiast jego kolega z grupy był realizatorem. No, dla mnie to było coś niesamowitego i właśnie ten uczeń po prostu potrafił się skupić, potrafił się właśnie oddać tej swojej pasji. Tak? Także dla mnie to też było takie właśnie wyciąganie talentów też z tych dzieci. Już pomijam kreatywność, tak, pomijam pomysłowość, ale właśnie też możemy odkryć w naszych uczniach talenty, jakie w nich drzemią. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj Pani Ania przedstawiła nam właśnie, jak ze swoimi uczniami pracuje na długopisach 3D Banach, marki Banach. Także dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Właściwie to z mojej strony tyle. Ja tutaj wyświetlam Państwu kontakt do mnie bezpośrednio. Pana Jana zachęcam serdecznie do kontaktu bezpośredniego ze mną, bo widzę, że ma bardzo dużo pytań. Mam nadzieję, że jest Pan tak dociekliwy, bo chce Pan zakupić naszą drukarkę Banach 3D, a nie jest Pan z konkurencyjnej firmy. Także zachęcam szczególnie do kontaktu. Myślę, że jak porozmawiamy telefonicznie, to wtedy więcej też będę mogła Państwu udzielić Panu informacji. Państwa też oczywiście zachęcam. Jak Państwo doskonale wiecie, czasu jest już naprawdę bardzo mało, także jeśli Państwo jeszcze nie podjęliście decyzji, to mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie ułatwiło Państwu podjęcie tej decyzji. Trzeba powiedzieć sobie, proszę Państwa, otwarcie, że sprzętu na rynku na pewno jest za mało. U nas obowiązuje oczywiście kolejność zgłoszeń, także zachęcam Państwa serdecznie, żebyście się odzywali, kontaktowali, no i decydowali oczywiście na wybór drukarek Banach School 3D. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Państwa przekonałam do naszych rozwiązań, zarówno do drukarek, jak i do długopisów. Tutaj jeszcze pojawia się pytanie, tak, jeszcze ostatnie sztuki drukarek nie są zarezerwowane, także możecie Państwo jak najbardziej się odzywać. Realizacja naszych zamówień będzie w ostatnim tygodniu między świętami a Nowym Rokiem, także zachęcam Państwa bardzo serdecznie. No i cóż, życzę Państwu wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję bardzo serdecznie.